Hej, z tej strony Q, a to jest Dark Souls 2, Scars of the First Sin. I pozytywni, patrzcie, jakiś goods to jest. A, czyli cosplay chyba z jakiegoś anime, bo tam był jakiś goods. O, nie dało się przyzwać, no nic, trudno. Ciśniemy dalej, przynajmniej będziemy mieć dźwięk normalny, prawda? Bo tam wam mówiłem, że mi się zawsze dźwięk ścisza po tym, jak kogoś przyzywam, jakiegoś gracza. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Raz mi ktoś, akurat w odcinku z tym takim chyba ze strażnikami, jak walczyłem, twierdzy, to tam dużo ginąłem i przez, no, dużą część odcinka było właśnie zagłuszone, było ściszone, bo walczyłem z innymi graczami też razem. Nie mu zostało. I jakiś gościu mi tam chyba w komentarzach zwrócił uwagę, że powinienem tam podgłośnić czy coś. No a niestety właśnie przez to, że z kimś walczę, to mi się ścisza i nie za bardzo wiem, jak to naprawić. Może jakoś się da, może nie. Może gra myśli, że będziemy używać mikrofonu i dlatego. Bo to się da rozmawiać właśnie przez ten. Może dlatego. Teraz powinienem to ominąć, żeby mnie nie trafił jakoś fajnie. Tak, by the way, to ja mam aż 26 tysięcy. To nie było rozsądne tutaj przychodzić z taką małą ilością. Ponieważ... Chociaż nie, dobra, tu jest ognisko. To my tutaj otworzymy sobie zaraz to ognisko. I ja pójdę kupić pewną rzecz. I wrócimy tutaj. W sumie ta, mówiąc pewną rzecz, mam na myśli zbroję, bo znudziła mi się troszkę. A macie, chlutają. Czekaj, stój, bo mnie zabijesz jeszcze. Mówiąc pewną rzecz, mam na myśli zbroję nową. Mam sobie zbroję Alwy, bo zawsze mi się strasznie podobała. W końcu jeden z moich ulubionych kolorów tam widnieje, czyli czerwony. Chociaż niebieski, powiedzmy, że też nie jest zły, z tymi takimi delikatnymi motywami złocistości, to jest też bardzo ładne. Ale jednak wam mówiłem, że ta zbroja bardziej mi się podobała w jedynce, a teraz skoro mamy Alwę, no to będziemy chodzić ze zbroją Alwy. I tak jest, bezlitosna Roenna nas zaatakowała i chyba dostanie za srom. Matny pierdol. Ta-da-dam. Dziękuję bardzo. Ej, super cios! Dziękuję. Oczywiście musiałem się popisać i... Rękawiczki kapłanki, wow! Okej, okay, nice. Kukła człowieka. Tutaj mamy klucz do lochu nieumarłych. Czyli podejrzewam, że to chyba chodziło właśnie o ten loch. To wejście tutaj do... Siema, co ty tu robisz, stary? O to wejście do ogniska. I nie tylko pozytywnie, nie tylko. Tam oprócz ogniska jeszcze ktoś siedzi, z kim możemy porozmawiać. I kto ma bardzo fajną zbroję, z którą lubiłem biegać kiedyś. Gdzie to było? O, tutaj to było. Tak jest, otwierane. I gadamy z ziomkiem. Siema. Który łajdak? You've set me free. Now I can find him. Dokładnie. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Crichton of Myra. I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way. But he was no more than a backstabbing knife. Który to? To by dla niego uważał. He took the first chance he had to try and off me. Znasz jego imię? I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. Nie gwiazdą, tylko Q cię uratował. You be careful of him. Pite, I think he said. Pite. Where's this rather unusual ring?
Paid. You know it when you see it. Paid. To jest ten Paid. I've seen this type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. Widzicie? He's a slick talker. So don't let him fool ya. No, okay, coś jeszcze? Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find a common footpad and put an end to his roguery. A skąd mam wiedzieć, o, jest tak. A skąd mam wiedzieć, że to ty nie jesteś ten zły, co? Może Pate miał powody, żeby ci dojebać. I tutaj mamy pozytywnie dylemat fabularny. Nie jest to jakieś ważne super dla fabuły, ale jest bardzo fajną ciekawostką i pobocznym zadaniem. Czyli jeśli pogadamy z Pate'em i z Creightonem odpowiednią ilość razy, czyli te wszystkie razy, jak ich spotykamy, wiadomo, trzeba wyczerpać dialog z nimi, to wtedy oni potem się spotkają razem i będziemy się będą się napierdzielać. I musimy, znaczy możemy ich zostawić samych sobie, ale możemy też im, o popatrzcie, ale możemy im pomóc któremuś z nich i wtedy ten drugi nas będzie lubił i dostaniemy od tego drugiego z nich jakby sprzęt. Czyli jeśli myśląc tak bardziej materialnie, to opłaca się pomóc Creightonowi, bo Pate już wcześniej nam daje sprzęt, czyli jakbyśmy zabili tego Creightona, to Pate już nam nie da sprzętu, bo w końcu nam dał wcześniej, tak? Tylko możemy pierścień dostać od niego, który jest bardzo fajny, ale ten pierścień da się też zabijając go dostać, więc whatever. I jak Creightona zabijemy, to chyba też potem da się jego strój zdobyć, więc w sumie to tak bez różnicy większej, zależy kto kogo lubi. Mogę wam tylko tyle powiedzieć, że na sam koniec Dark Soulsa wychodzi na to, że żaden z nich nie był jakiś do końca dobry, więc jak wojdzie. A tymczasem mamy tutaj jakąś maskę. Maska Kary, what the hell? Kaftan Kary, kajdany Kary i spódnica Kary. Mamy tutaj set od grzesznicy. Zwiększa udźwig wyposażenia, co jest zajebiste. Skierowane do wewnątrz kolce sugerują, że używano je nie tylko do krępowania więźniów, ale również do ich torturowania. Wow. Ciasno zapięty pas uciska talię. Dziś już nikt nie wie, kto używał go do wymierzania kar lub czegoś innego. Jakaś gra wstępna pewnie. Zwiększają moc piromancji te kajdany w cudzysłowie, bo takie śmieszne są. Urządzenie służące do krępowania rąk, dziś już nikt nie wie, kto używa, bla bla bla. Także widzicie, mamy cały set do jakiegoś sadomaso. Podarta spódnica noszona ze wstydem przez winnych zbrodni, dziś już nikt nie wie, bla bla. Dobra, to możemy kupić na przyszłość, nie wiem. Powiedzmy to. I w sumie to też. Okej, a spódnicę zostawimy, bo przyda mi się na przyszłość hajs. Zaraz, sprawdźmy, jak to wygląda. Taka maska. Taki ten i kajdany. Zajebiste kajdany, tylko na jedną rękę, takie główienko śmieszne. Ale z tą maską to rzeczywiście wyglądam jak jakiś sadomaso, prawda? Jeszcze łańcuch tak fajnie tutaj powiewa. Co kurwa, nie powinno mieć miejsca, bo w końcu łańcuch jest ciężki, więc raczej na wietrze by nie powiewał tak tutaj. O, jak ten. Jaki głupi. A jakoś tak pod światło się da bardziej, żeby widać tutaj wszystkie szczegóły. Oh yeah. Oh yeah. You like this shit, bitch. Dobra, lecimy po tego. Zrestartować ognisko. I wrócimy do niego po zbroję Alwy, bo powinna już być. Już wydałem u niego tyle hajsu, że on powinien mieć zajebistą zbroję. Ale tak swoją drogą, co do tego kaftanu, to nie jest nawet zły, prawda? Tak mi się wydaje. Fajnie sobie powiewa, jak biegniemy. Od przodu też nawet wygląda. Ewentualnie może trochę razić, że ma takie krótkie rękawki, ale w ogóle ma rękawy. No ale to kto co lubi. Zobaczmy. O, widzieliście to? Murzynek się nachapał. Pełno hajsu z YouTube'a zdobył. I już do mnie wyjechał z tekstem, czy my się znamy. No, hello. Nie chcę mu przypominać, przez kogo ma ten hajs. Gdzie tu jest zbroja Alwy? Tu jest za 8 tysiaków. Tak myślałem, że nie będzie mnie stać, dlatego trzeba sobie tutaj troszkę przegryźć. A to sobie zjemy. Ile mi da?
Super. A to? Okej. Looking for armor? Tak, looking for armor, bitch. To proszę. No i spoko. I głównie mi chodziło tylko o tłów, więc resztę na razie nie musimy kupować. A jeśli chodzi na przykład o spodnie Alwy, to mi się nawet nie podobają, więc... Hełm też jest lepszy z tego. I pasuje do Alwy, więc spoko. Tak ślicznie teraz wyglądam. Zajebista zbroja. Co prawda nie ma peleryny, ja bardzo lubię peleryny, ale ma też dużo takich innych wiszących elementów, więc nie jest źle. Zmienimy sobie tą maskę. To wygląda w ogóle kurwa jakbym nocnik ubrał jakiś na ryj. Po co mi ten nocnik jest? Taki. Widzicie? Dzień dobry. Co tu jeszcze mamy? Taki hełm. Tutaj jest hełm kaptur szermierza. Nie, łotra, sorry. No, taki poszczępiony. Nie jest źle. To jest śmieszne. A widzicie, pasuje ładnie. No zajebiście pasuje. Prawie jakby było stworzone do tego. Ten hełm Alwy jest podobny bardzo, tylko że troszkę się różni tam budową tego i wzorem i nie jest taki błyszczący. A weźmiemy te gówno niestety jak zwykle, żeby mieć tutaj większego dropa. No i ciśniemy dalej. Aha, w sumie te rękawice też mógłbym zmienić, bo... Na przykład na te. O, czemu by nie? Dobra, i ciśniemy dalej. Gdzie to mieliśmy teraz cisnąć? Mieliśmy cisnąć zabić posta. Polecimy zabić posta. Gdzie to jest? Tutaj trzecie ognisko. Lecimy zabić bossa. Myślę, że ogarniemy lightowo, bo ten boss jest łatwy. Miałem wam pokazać, zademonstrować siłę młotka. Także tak. Potestujemy sobie młotek. I tak. I wiecie co? Polecę jak najszybciej do bossa, bo widzę, że moja kamera mi tu sugeruje, że ona już nie chce nagrywać. Chyba już nie ma ochoty. Dlatego trzeba z nią troszkę porozmawiać i następnym razem po... Jeśli nie zapomnę, hi. Pójdziemy sobie tam za tą ścianę. Kurwa, no koleś, daj mi się wypowiedzieć. Pójdziemy tam za tą ścianę. Do jaskini. Tam jest strasznie ciemno, więc znowu musiałbym biegać ostrożnie. Jest nekromanta, który ożywia szkielety, które też tam są w sztuk raz, nie wiem, 10. Więc trochę bym zabawy miał. Podejrzewam, że i tak nie zdążę zabić bossa przed tym, aż kamera strzeli focha, ale przynajmniej będziecie mieć mniej Q bez ryja. A masz. Zajebisty ten raper jest teraz z taką siłą. Au. Okej, tutaj jeszcze jakieś ziomki powinny być. No namierzaj mi go, co ty mi go nie namierzysz? Tu jeszcze jest. Dobra. A tu jeszcze jakiś leży, ale dobra, nie, tutaj też leży. Nic nie robią, to niech sobie leżą. Rękawice łotra, wow, zaraz będziemy mieć cały set. Właśnie tam elektromanta chyba do nas napierdziela, więc chyba szybko powinienem przebiec. A widzicie, tam strzela z tymi dźwiękami. No nieprzyjemny gościu, nieprzyjemny. Okej, zmieniamy na młotek, trochę nie mam młotka udanego, ale teraz ubieramy młotek i ciśniemy. I tu walka polega na tym, żeby zabijać po kolei szkielety. Proszę bardzo, 3 strzały zabity. I tu chodzi o to, że właśnie zabijamy szkieleta, ten szkielet wybucha, a ten ogień nam chyba nic nie zrobi z tego co pamiętam, ale rodzi się pełno szkieletów, które będą biegać za nami, więc polecam zabić najpierw jednego większego szkieleta. Wtedy pozabijać sobie te mniejsze, które się urodzą. Au. I dopiero wtedy kolejnego i tak w kółko, ponieważ jakbyśmy zabijali wszystkie 3 główne szkielety na samym początku, no to potem byśmy mieli armię samą do pokonania. Go wystraszyłem, biegłem do niego. No, come on, szybciej mi tutaj. Widzicie, ten młotek jest tak potężny, że jak nie blokują, to wystarczy jeden strzał i giną. Zajebisty. Zajebisty młotek.
Jedynie ten atak z rozpędu jest taki troszkę, no niby fajny, bo wszerz, ale jednak długo mu zajmuje to. Wow, z tego nie zastygnowałem. Długo mu zajmuje uderzenie. Co, rani mnie ten ogień? Au. Nie, ten mnie nie rani, tylko tak kulka, z którą strzelił. Co tu mamy? A, tu pełno zwykłych szkieletów wyjdzie. Co jest zmienione, bo w podstawowej wersji nie ma tego, tylko są... jacyś inni, nie pamiętam sobie. Wiem, że były zwykłe, były takie ulepszone z jakimiś dualkami i ze zbroją. I były takie jeszcze te takie z kołami w sobie. Pamiętacie? One w jedynce były strasznie uciążliwe były. Na szczęście tutaj w dwójce one są o wiele łatwiejsze. W sumie to do tych szkieletów bardziej by mi się przydało. Widzicie jak mało biją. Wyskakuje 20, ale za to słabo biją. Tych szkieletów bardziej by mi się przydał jakiś taki zamaszysty, zajebisty miecz duży. Takie ciosy fajne. Sięgam normalnie na kilometr w boki. Dobra, gdzie ten frajer ostatni? Dwa strzały, dziękuję. I teraz pojawiam się jeszcze ci z kółkami i... Taka walka z bossem, no. Jeden. Drugi. Tylko dwóch było. No, widzicie, banalne. Strasznie banalne. Tutaj im krzesło rozwaliłem, bo jestem niekulturalny. Ha. No i dobra, i... Co tutaj? Tu powinno być jakieś ognisko dalej. Nie pamiętam, czy jest. Ale to nie ma ściany, co mnie ciulasz? No właśnie, nie ma ściany. Znaczy jest ściana, nie ma ściany iluzorycznie. Pozytywni, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że Kyukai się tutaj kłóci, że... że ściany nie widać. Dobra, no dawaj ten most. Ten most sika. I super czarodziejski jump. Schod, kuźwa, nie mógł wskoczyć na to. Szkoda, że tu nie ma mechaniki w Dark Soulsie takiej, że właśnie tak podskakujemy wyżej albo zeskakujemy, zeskakiwać się da. Ale że nie możemy podskoczyć wyżej, bo na przykład jakaś tam skarpa jest czy coś takiego i tam tak, że brakuje tylko te pół metra czy metr wyżej, żeby skoczyć. I co, i on tego nie potrafi, gdzie w realnym życiu człowiek by normalnie sobie tam wszedł, ale nie, on tego nie potrafi. Dobra, troszkę się ubrudziliśmy, lekko się zamieniliśmy w Hulka. Tu mamy ognisko, no i kolejne rejony, a w sumie pokażę wam kolejne rejony, jak będą wyglądać. Tutaj mamy laseczkę, która odsłania chętnie biust. Proszę bardzo. A tak będą wyglądać te rejony kolejne. Widzicie, zasmrodzone tutaj jakimś zielonym czymś i docelowo będziemy zmierzać tam. Piękny widoczek. Także tak, w przyszłym odcinku pewnie tam dojdziemy. Nie wiem, czy to całe zwiedzimy, bo to dość długie jest. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. A zobaczymy, widać tu może stąd ten? Ten cały zamek od króla Wendrika? Chyba nie. Chyba nie. Albo zasłania, albo jest gdzieś za górami chyba. No mieszam z tym. Z laseczką też pogadałem potem. Tu widzę jakiś pomocnik. Super imię, rodzice cię kochali strasznie. No i dobra, no i kończymy pozytywnie. Także wiecie co robicie, jeśli wam się podobało. Komentujcie, bo fajnie się was czyta. Jesteście normalnie jak, kurczę, jacyś reporterzy zajebiście, albo, kurczę, takie macie pióro, kurczę, super, że książkę powinniście pisać ze swoich komentarzy. I dzięki za granie, trzymajcie się.